Jerzy Kułakowski, witam ze stadionu przy Słonecznej w Białymstoku. Druga kolejka piłkarskiej Ekstraklasy i Jagiellonia podejmuje Beniaminka, absolutnego Beniaminka polskiej Ekstraklasy, Puszczę Niepołomice, która to Puszcza awansowała do Ekstraklasy wiosną tego roku po barażach, zajmując w pierwszej lidze piąte miejsce. Piłka daleko wrzucona, walka o górną piłkę, no i tam się zakotłowało, może być groźnie, czy wybijemy tę piłkę, wybiliśmy, ale zbiera to Serafin. Strzał bardzo ładny pod poprzeczkę bramki Jagiellonii, Białystok z dystansu, kapitana drużyny z Niepołomic Jakuba Serafina w środek bramki na szczęście. I Zlatan Alomerowicz wystawił swoją lewą rękę i przeniósł piłkę nad poprzeczką, ale było to naprawdę piękne uderzenie. Kibice, jak Państwo słyszą, zaczynają gwizdać. Proszę posłuchać. Na razie są to pojedyncze gwizdy, ale jestem przekonany, że jak skończy się pierwsza połowa, to białostockich piłkarzy pożegnają dość rzęsiste gwizdy białostockich kibiców, bo tego na dobrą sprawę no, oglądać się nie da. To jest niestrawne widowisko w pierwszej połowie. Jeżeli jakiś koneser polskiej ekstraklasy przyzwyczajony jest do tego rodzaju grania, no to fakt, ale jeżeli ktoś liczył na to, że Jagiellonia zdominuje tutaj Beniaminka z Niepołomic, to grubo się przeliczył. Zobaczymy, może jeszcze jedno wyjście z akcją. Leży na boisku nasz zawodnik, Jagiellonia kontynuuje akcję. Imaz do Łaskiego, Łaski w polu karnym z lewej strony, łamie na prawą i Łaski. Gol! Wojciech Łaski zdobywa bramkę pod rękoma Kevina Komara. Błąd bramkarza drużyny przeciwnej. No, wyszliśmy z kontrą. Mówiłem przed chwilą, że w Częstochowie w doliczonym czasie gry Raków zdobył bramkę, a teraz w 46 czy 7 minucie Wojciech Łaski. No i teraz z własnego pola karnego wychodzi kontra Imaza. Imaz ma Marczuka z drugiej strony pola karnego. A i znowu Imaz się pogubił. Zatrzymana ta akcja Imaza. Niedobrze. Już wrócili zawodnicy. Oj, jaka słaba forma Imaza. Wychodziliśmy 2-1. Wystarczyło Imazowi podać piłkę w drugą stronę boiska do Dominika Marczuka. Marczuk jechałby wtedy sam na sam. Tragiczna forma Imaza w tym meczu. A teraz bramka Neny! Jak grom z jasnego nieba zza pola karnego. Strzela Portugalczyk w swoim stylu. Tym razem nie ustawiał piłki długo, ale ją tam jakoś przyjmował zza pola karnego, dostał podanie. Nene jak to Nene, on nie strzela bryski bramek, z niczego gol. Nene w lewy róg bramki Kevina Komara. Nie wiem, czy mógł lepiej zareagować Kevin, ale to był taki pocisk, który no, za szybko leciał w kierunku jego bramki. Stał w tym rogu przy lewym słupku własnej bramki Komar, ale nie zareagował na tyle szybko, żeby chociaż coś zrobić. Przerwana akcja przez Cholewiaka, Cholewiak w pole karne do Mrozińskiego, prawa strona pola karnego, co zrobi Mroziński na dalszy słupek, tutaj zamyka akcję Sołowiej i jest gol dla Puszczy Niepołomice. No coś takiego, stoimy we własnym polu karnym i akurat Łukasz Sołowiej bramkę zdobywa, środkowy obrońca Puszczy Niepołomice, ależ nas złapali, ależ to wyglądało żałośnie z naszej strony. Nie potrafiliśmy wyjść z tej akcji, 76. minuta gry i już tylko 2-1 prowadzi Jagiellonia Białystok, a gola zdobywa Łukasz Sołowiej, zawodnik urodzony w Sokółce, wychowanek Dębu Dąbrowa Białostocka. Piłka dochodząca do bramki rywali, skaczemy, oni też, Pululu z bliska głową, Pululu gol! Afimiko Pululu, piłka w kozioł i ta piłka płakała, ale przekroczyła linię bramkową. No kompletnie zaspali teraz gracze z Niepołomic. 81. minuta gry. Afimiko Pululu zdobywa bramkę głową po rzucie rożnym. Teraz błąd na środku boiska. Popełnił jeden z nich i ruszył do przodu z piłką Lewicki. Ale ostry kąt, strzał! Lewicki! Błąd na środku boiska grającego z 19. Jakuba Steca kontra Jagiellonii. Piłka w przed pole karne do Lewickiego, ten wpadł w 16, miał ostry kąt, wbiegł z lewej strony pola karnego, posłał piłkę w lewy róg bramki, czyli przeciwległy, po przekątnej. Lewicki zalicza wejście Smoka w 88. minucie to było, tuż po wejściu na plac gry, chyba pierwszy kontakt z piłką Kuby Lewickiego w tym meczu. No i Puszcza rozbita w tym momencie. Koniec. Jagiellonia Białystok wygrywa. Spuszczą Niepołomice w drugiej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. 4-1. Przypomnę, pierwszy gol doliczony czas gry dla Jagiellonii Wojciech Łaski. W 66. minucie podwyższył Nene. W 75. kontaktowy gol dla gości Łukasz Sołowiej. W 81. Afimiko Pololu na 3-1. A wejście Smoka w 88. minucie gry Jakuba Lewickiego. Pierwszy kontakt z piłką i gol kończący emocje w tym meczu 4-1. To tyle teraz ze stadionu przy ulicy Słonecznej. Jerzy Kułakowski, dziękuję za uwagę.